Niepełnosprawni uczniowie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy Zdroju wystąpili w jasełkach misyjnych, które wystawiono na deskach Teatru Zdrojowego. W tym roku papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny w październiku, roku, który właśnie się kończy. W związku z tym pragnęliśmy troszkę rozciągnąć tą inicjatywę Ojca Świętego i przedłużyć ją właśnie o nasze jasełka. I nawiązują one do tego, o co prosił papież Franciszek, aby w tym roku szczególnie uwrażliwiać młodzież, ludzi dorosłych na sprawy misji. Dzisiaj będę grał świętego Józefa. Będzie ta rola polegała na to, że na tym, że będę stał koło szopki z Maryją i będę swoją rolę odgrywał. Do tej roli było mi trudno się przygotować, ale jakoś podołałem i dałem radę. Będę dzisiaj tańczyć, to jest niespodzianka dla widzów. A jaki taniec będziesz wykonywała? Afrykański. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. W tym spektaklu będę odgrywała rolę Hawajki. To już jest mój drugi występ w jasełkach, bo w tamtym roku też odgrywałam rolę Maryi. Postanowiłem wziąć udział w jasełkach i będę tańczył taniec konwojski. Ja będę grał rolę pastuszka. Myślę, że warto pielęgnować tradycje jasełek bożonarodzeniowych, bo one nas zawsze tak wspaniale wprowadzają w atmosferę świąt Bożego Narodzenia, pozwalają nam się wyciszyć, pozwalają nam przystanąć w tej codziennej gonitwie i zrozumieć, co jest tak naprawdę w życiu ważne. My się bardzo cieszymy, że dzieci i podopieczni ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Polanicy Zdroju każdego roku przygotowują występ i ten występ zawsze znajduje swoje odzwierciedlenie w tym naszym kalendarzu grudniowym. Naprawdę efekt jest bardzo zaskakujący i pokazuje, że jeżeli się tylko chce, to można naprawdę przedstawić bardzo piękne wydarzenie. Warto pielęgnować tradycję jasełek, dlatego że jeżeli chcemy budować nasze życie na fundamencie, którym jest Bóg, warto pielęgnować każde wydarzenie z życia Jezusa, zarówno Jego narodziny, jak i tajemnice Jego życia, śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego że chcemy uczyć się z każdego tego wydarzenia, co jest cenne, co jest piękne i co wartościowe jest także dla naszego życia.